W Gliwicach powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe z komunikacją przyjazną mieszkańcom. Przedstawiciele miasta Gliwice oraz konsorcjum firm Mostostal Zabrze i Pruim podpisali umowę na budowę tego nowoczesnego obiektu. Budowa centrum przesiadkowego to w zasadzie tylko nazwa dużego projektu, bo jest to duży projekt rewitalizacyjny dla ścisłego centrum miasta. On jest realizowany w takich dwóch etapach. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na wykonanie prac budowlanych jednego z etapów, czyli przebudowy północnej części za dworcem PKP. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na południową część. Ta północna część, no to istotna kwestia, która zarówno zmienia wizerunek miasta, ale też będzie miała w przyszłości bardzo istotne znaczenie w całym układzie komunikacyjnym miasta. Dlatego, że to centrum przesiadkowe będzie pozwalało nam na zmianę podejścia do komunikacji. Chcemy, nad tym wspólnie pracujemy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, chcemy, aby ten transport publiczny opierał się przede wszystkim na kolei metropolitarnej. Do tego wszystkiego jeszcze będą wpisywały się autobusy metropolitarne. W ten sposób to miejsce stanie się takim rzeczywiście centrum komunikacji publicznej. Dlatego zależy nam na tym, żeby to otoczenie, żeby ta część miasta została odnowiona, zrewitalizowana. I stąd taki szeroki projekt. To było w naszych planach już realizowanych prawie 10 lat temu. No, te procedury niestety tyle trwają, to jest przeogromna inwestycja, tam łatwo sobie wyobrazić, ile jest kolizji z sieciami jeszcze przedwojennymi, podziemnymi, obecnymi. To wszystko trzeba było rozpoznać, pouzgadniać z przedsiębiorstwami sieciowymi. No i później te nasze sprawy formalne, rozstrzyganie przetargu, odwołania w Krajowej Izbie. Szczęśliwie mamy dzisiejszy dzień i to już naprawdę jest ostatni etap. Tak jak wykonawcy podkreślali i my o tym wiemy, sprawdzone firmy, gliwickie firmy, co trzeba też wyraźnie podkreślać, wyłonione w przetargu, ale te ogromne pieniądze, owe 130 milionów złotych unijnego dofinansowania, no zostaną tutaj w Gliwicach, na miejscu, w regionie.